Uwaga, uwaga, dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jest godzina 10:30, a więc rozpoczynamy drugi dzień zmagań, a pierwszy dzień 11. Mistrzostw Polski w fitness sportowym. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do uroczystego otwarcia dzisiejszego pierwszego dnia 11. Mistrzostw, oczywiście chciałbym tutaj wymienić naszych partnerów i sponsorów, a więc naszym głównym partnerem zawodów jest oczywiście miasto Gdańsk, któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i aktywną współpracę w promocji fitness sportowego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wielkie brawa! Partnerzy, którzy wspierają promocję fitness sportowego, to m.in. jeszcze firma Ziaja, która ufundowała kosmetyki dla finalistów, firma Exclusive Sport, Gdański Zespół Schronisk i Sportu, Food Truck Trójmiejski Folkrol, grupa Energa, która ufundowała upominki, fotograf Marzena Hustak. U pani Marzeny Hustak można zamówić zdjęcia z zawodów. Patronat medialny objęły portale www.gdańsk.pl oraz portal trójmiasto.pl, a to wszystko pod patronatem głównym Polskiej Federacji Fitness Sportowego. Drodzy Państwo, organizatorem zawodów jest Akademia Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak, która zaprasza młodzież i dzieci od 5 roku życia do nowo otwartych grup w Gdańsku na zajęcia fitness sportowego. Szczegóły oraz zapisy na stronie www.akademiafitness.eu. Dodam jeszcze, że oczywiście zapraszamy do naszego sklepiku Akademii Fitness, który jest tam zlokalizowany. Można tam kupić odzież Fitness Limited Collection, ręczna robótka Handmade by Aleksandra Kobielak. Gorąco zachęcamy do odwiedzania tego sklepu. Dodatkowo jeszcze chciałbym nadmienić, że nasze zawody są transmitowane online na kanale facebookowym Akademii Fitness Aleksandry Kobielak. Jest umiejscowiony link do transmisji z dnia dzisiejszego, także serdecznie zapraszam do dzielenia się tym linkiem, udostępniania tym wszystkim, którzy nie mogą tutaj z nami być i kibicować na żywo, a chcieliby też mieć jakiś udział i wkład w to, co się tutaj dzieje. Drodzy Państwo, w tym momencie zapraszam na scenę panią Aleksandrę Kobielak, sędzia główny, mistrzyni świata w fitness, prezes Polskiej Federacji Fitness Sportowego, promotor zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, pomysłodawca szerzenia dyscypliny fitness sportowego w Polsce i na świecie, trenerka, choreografka i założycielka Akademii Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak. Wielkie brawa raz jeszcze dla pani Aleksandry. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę panią Annę Kwitniewską, absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wieloletnia mistrzyni Polski seniorek w gimnastyce artystycznej, olimpijka z Atlanty, trener, nauczyciel, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Olimpijczyk w Gdańsku. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę panią Annę Stawczyk, założycielkę i trenerkę zespołu akrobatycznego Pajęczarki oraz gimnastycznego klubu sportowego Quick Flick, absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trenerkę akrobatyki, nagrodzoną przez mazowieckiego kuratora oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę panią Renatę Grześków, pasjonatka sportu, mistrzyni Polski w podnoszeniu ciężarów, instruktor fitness, instruktor gimnastyki w UKS Spartanie, nauczyciel wychowania fizycznego i pedagog specjalny. Zapraszam na scenę panią Ewelinę Nicgorską, z tańcem i sportem związaną od ponad 20 lat, mistrzyni Polski w stylach streetdance'owych, medalistka fitness aerobik, obecnie trener akrobatyki, tańca i fitnessu, sędzia oraz pedagog. Zapraszam na scenę panią Magdalenę Kozak, założyciel i trener Akademii Akrobatyki La Passion w Kołobrzegu. Przez 8 lat artysta w grupie Ocelot, wcześniej wielokrotna mistrzyni Polski i medalistka Mistrzostw Europy w dwójkach kobiet akrobatyce sportowej. Zapraszam na scenę panią Agatę Pietrzyk, magister wychowania fizycznego, trenerka gimnastyki sportowej, motoryczności oraz właścicielka akrobatyki Trójmiasto. Na co dzień pracuje z dziećmi i dorosłymi. I w tym momencie, szanowni Państwo, oddaję głos w celu uroczystego otwarcia dzisiejszych 11.